Chłaniam takie słowo powstań z kolan wojowników. Na bazie tego słowa chcę wam powiedzieć, co przeżyłam jakieś 3-4 tygodnie temu. Miałam taki dzień. Jak wstałam rano, to się źle czułam. Byłam zmęczona, zniechęcona, wszystko mnie bolało. I pomyślałam sobie, że przyszło mi do głowy, że diabeł jest kłamcą, że ukłamie. I wyszłam z łazienki, poszłam do pokoju i zaczęłam ogłaszać to miejsce Słowo Boże. Ale nie szeptem, tylko głośno krzykiem. Stwierdziłam, że nie będę szeptać do diabła, tylko będę do niego krzyczeć. I w to miejsce zaczęłam ogłaszać, że jestem silna i mocna, że jestem odważna, że mam siłę i świeżość jak u młodego orła, że mam mądrość Bożą, że nic mnie nie zatrzyma, że bramy piekielne mnie nie zatrzymają. Bo ziemia jest pod nóżkiem moich stóp. Bo Jego Duch jest we mnie. A jak Jego Duch jest we mnie, to Bóg jest we mnie. On powiedział, bogami jesteście. Powstań z kolan, wojowniku. Przyjmij tą świadomość tego, jaka moc, potęga i siła jest w tobie. Słuchajcie, po tej modlitwie mój mąż do mnie od razu dołączył, jak to usłyszał. Od tamtej pory codziennie się modlimy w ten sposób. Codziennie i zmęczenie odchodzi, i zniechęcenie od razu odchodzi, słuchajcie. Dajemy z rana diabłu kopa w dupę. Nie patrzymy, czy zasłużył, czy nie. Czy coś się nam pokazało, czy nie. Po prostu nie mamy zgody na takie życie. Od tamtej pory, od tej modlitwy, przyjęłam mocną świadomość tego, jaka moc i siła jest złożona we mnie. Taka sama moc i siła jest złożona w tobie. Narodziłeś się na nowo, zjednoczyłeś się z Jezusem. On zamieszkał w tobie. Jego Święty Duch. Wiecie, ja wiem, że On się złączył z moim duchem. Ja wiem, że buduje mojego wewnętrznego człowieka. Ale jak się modlę, to ja nie rozgraniczam. Mój duch, Jego duch. Ja mam Jego ducha. Ja mam Bożego ducha. I z tej perspektywy się modlę. Jak przeczytałam, że ziemia jest pod nóżkiem mojego stóp, to powiedziałam, Boże, ziemia jest pod nóżkiem moich stóp. I z takiej perspektywy się modlę. Nie bój się diabła. Wiecie, przyszła mi taka myśl do głowy, że ludzie wypędzają demony i że nie ma z tym problemu. Ale jak trzeba uderzyć w zwierzchność demoniczną, to jest problem. Nie ma problemu, bo Jezus rozbroił wszelkie władze, zwierzchności i siły. Wszystko jest pod twoimi nogami. Bo Duch Boży jest w tobie. Bo słowo, które uwalniasz siłą, z mocą i z przekonaniem, diabeł nie ma szans. On już jest pokonany. Nie bój się diabła. Jesteś wojownikiem. Przecież Jezus powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. A ty wszedłeś w miejsce Jezusa. To ty i Ojciec jedno jesteście. Jak diabeł naciera, to pomyśl, że odkryjesz mu łeb, zmiażdżysz i wyplujesz. Wyplujesz go. Bo jesteś Bogiem. Jesteś zależny od Boga. Masz wszystko od Boga. Narodziłeś się z Jego Ducha. Umarł za Ciebie. Dał Ci pełnię błogosławieństwa. On Cię ochrania. On Cię prowadzi. On Cię zasila. I tylko mówi, wstań z kolan, wojowniku! Wiecie co, taka myśl mi przyszła ostatnio, że skoro Bóg okrywa nas swoimi skrzydłami jak kwoka, to wszyscy jesteśmy kurczakami. Nie minęło parę dni, jak przyjechał do nas nasz klient i jak rozmawialiśmy o Miami, bo też tam był chwilę przed nami, to opowiedział nam historię o Key West, że tam kiedyś było, słuchajcie, dużo skorpionów i kogut jest tam święty. Bo przewozili tam koguty, ponieważ koguty zjadały skorpiony. Nie wiem, czy wy wiedzieliście o tym, ja nie, ale koguty zjadały skorpiony. Kogut to generał. Jesteś generałem. Zastępy aniołów stoją i czekają. Nie bój się diabła. Bo wielka moc i siła jest w tobie. Tylko mów to z przekonaniem, to co powiedział Michał. Jak coś mnie lekko boli, to ja tam, wiecie, lekko się modlę i nie przechodzi. Ale jak coś mnie wkurzy i nie daje mi funkcjonować i zacznę to gromić słowo po słowie, to momentalnie ustępuje. I tak grom diabła. Nie bój się go, bo potęga Boga jest w tobie. A skoro znasz atrybuty Boże, to wiesz, że jesteś wszechmogący. To wiesz, że jesteś mądry. To wiesz, że gdziekolwiek pójdziesz, to zadziwisz świat.
Amen. Amen. To jest o tyle ważne, bo istnieje taka ta tendencja do tego, żeby jak człowiek mówi tak, jak we mnie jest Duch Święty, to ja coś powiem po prostu do przeciwnika i przeciwnik musi odejść, choćbym wyszeptał. A to jest nieprawda w ogóle. Skąd pomysł, że to tak działa wszystko? Ten pomysł jest wytworem ludzkiej słabej wyobraźni. To słaba ludzka wyobraźnia. Taki nie był Jezus. Rozumiecie? A więc nie mamy innego wzorca. On taki nie był. Jezusa ucywilizowano. Jezus taki nie był. Wobec diabła należy stosować brutalne działania, bo inaczej to jest iluzja, bo on nie odejdzie. Bo on nie widzi Ducha Świętego w tobie, on nie czuje Ducha Świętego w tobie. Rozumiesz, o co chodzi? To tak nie działa. On widzi zachowania Ducha Świętego przez twoją duszę i ciało. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Diabeł nie widzi twojego wewnętrznego człowieka i diabeł nie widzi Ducha Świętego w tobie. I to jest nieprawda, że Duch Święty w jakiś enigmatyczny sposób działa przez ciebie. Duch Święty działa poprzez twoje słowa i zachowania. On tak działa. Rozumiecie? W ten sposób działa Duch Święty. I diabeł musi zobaczyć, tak? Jak ty pójdziesz za tym głosem. Jeżeli Bóg wojownik, mówi tobie coś Bóg wojownik, tak? To ty musisz postąpić jak wojownik. Bo tobie Bóg wojownik coś mówi. To jest niemożliwe. Ja to nieraz widzę. Ludzie w ogóle się zachowują w taki sposób, mówią, bo ja mam taką w ogóle, taką kulturę. Nie! Uderz przeciwnika. Podnieś na niego głos. Zachowaj się w sposób bezwzględny wobec niego. Zrób taką rzecz. Spróbuj i zobacz, jak to działa. Zobacz, jak to działa.